Chodzi o taką sprawę, że tam, nie wiem, bo czy chodniki na ulicy Dębowej, to jest obowiązek miasta, czy tam one przylegają, to chyba nie przylegają. Zależy czy jest, tak? No te, które przylegają, to wiadomo sprawa, że to jest w obowiązku mieszkańca odświeżyć, ale jeżeli tam nie przylegają, to bo tam chodzi o nieprzylegane, że kategorie, które nie przylegają do, bezpośrednio do posesji, tylko jest pasek trawnika, no to jest obowiązek miasta. No, a prawdopodobnie, że one nie są tam w ogóle przez zimę, to nie były odświeżane. No i tam akurat z tamtej osoba, dwie osoby konkretnie mnie złożyły tak, żeby to powiedzieć i zapytać. No, ja akurat tam nie wiem, czy to te akurat przylegają, czy nie przylegają, ale jeżeli nie przylegają, to obowiązek miasta. To ulicą, zwłaszcza w okresie, no, kiedy śniegu nie ma, chodzą ci, no, jak to się mówi, pieszo, jak to się nazywa, po norwesku, walking, tak? A właśnie, że idą ulicą, a nie chodnikiem, bo chodnik jest zaśnieżony. No nie wiem, no to tutaj jest sprawa. No, może prezes mógł i wiedział, jak to zrobić. Jeśli chodzi o chodnik, nie wiem, gdzie się jest, ale jak powiedziałem, prezes ukłaniał się u mnie z dzisiejszej sesji, ma bardzo ważne sprawy rodzinne. W związku z tym chcę powiedzieć tak, jedną stronę, czyli po stronie tej starej mamy zakontraktowany pokój, tam odświeżanie powinno być w tych miejscach, gdzie nie ma styku jakby chodnik bezpośrednio z posesją. Ja bym prosił o adresy konkretne i wyjaśnijmy tę sprawę, czy to chodzi o posesję, które same powinny odświeżać chodnik, czy pół i dlaczego nie odświeżył. Jeżeli nie odświeżył, chciałbym zwrócić uwagę, że no, przy tak intensywnych opadach nieraz ten czas się przesuwa, tak?